Cześć, tu się zalewa na obrazy.pl i dzisiaj będę wylewać Ringpura na tym 40 na 60 cm podobraziu w zieleniach, żółciach z lekkim dodatkiem niebieskiego. W związku z tym mam przygotowaną całą masę zielonego, to jest zieleń szmaragdowa Renaissance Colors, żółty brylantowy, kadminowy żółty ciemny, błękit podstawowy, moje złoto to jest Amsterdam jasne złoto z dodatkiem Extreme Sheen. Obmalowałam brzegi mojego podobrazia na zielono, bo zieleń szmaragdowa jest przeźroczysta. I co? I zabieram się do wylewania. Ok. Zabieram się za wylewanie mojego kubka, ale w międzyczasie coś mi się małego zmieniło. Mianowicie mam przygotowane ciut żółtego, brylantowego z lekką dolewką białego. I to dam na sam skut. To jest kolor kryjący, no bo biały jest kryjący, więc sam środek po pierwsze będzie jaśniejszy, a po drugie będzie nieprzeźroczysty, tak jak większość farb, no bo niestety jakoś mi się tak dziwnie wyszło, że większość moich farb jest albo w ogóle transparentna, albo półtransparentna, no półkryjąca, nie półkryjąca, właśnie półtransparentna. Dobra, troszkę złota. No to wiecie, złoto fajna rzecz. I teraz złoto. No dobra, to może trochę zielonego. Pięknie jest ten zielony. Całego zielonego nie użyję, dlatego że część wyleję na mój kubę, znaczy na moje podobrazie za chwilę. Dobra, jeśli chodzi o mieszankę farb, to jest to kolor plus tyle samo pouring medium. Jeśli chodzi o pouring medium, to mam... To jest to klej z wodą, 30% wody, 70% kleju. Tak mówię, pół na pół, czyli dolałam... Ja akurat mam mniej więcej na taki kubek, jest 60 gramów farby i 60 gramów pouring medium. Ale... Jest tutaj małe ale, a mianowicie do wszystkich moich kubków dodałam troszkę. Tak, ile mi się nalało Renaissance pouring medium, żeby to było z dwóch powodów. Pierwszy powód jest taki, że Renaissance Pouring Medium powoduje, że kolory się mniej mieszają. Widzicie? Nie zlewają się w kubku, tak jakby to robiły z samym klejem. To jest raz. A druga sprawa jest taka, że... Renaissance Colors są matowe, a po dodaniu Renaissance Pouring Medium nie są aż tak matowe. I na sam koniec zielony. I to jest mój kubek do wylewania. Gotowi? Mniej więcej połowa. Zwykły ring pour. I w tą dziurkę. Ring pour czy straight pour? Ring pour.
piękne kolory, ale głównie widzę złoto. Wychodzą żółte. Jasny zielony się zrobił. No i ten biały. Nie jest źle. Opalę po to, żeby wyszły bąble powietrza i wychodzą. Ciekawe, czy pojawią mi się jakieś komórki. Tak zupełnie z ciekawości. Dobra. To mi się bardzo podoba. Próbujmy. Najpierw pójdę, spróbuję w tym kierunku zahaczyć. Najpierw spróbuję to trochę otwierać. Cofniemy to do środka. Spróbuję to w tym kierunku otworzyć. Zahaczone. I wracam. Jak się popatrzycie na te dwa wideo, to to je macie tutaj od tej strony, to zobaczycie moje wylewanie w podobnym układzie na fioletowym i na różowym tle. Teraz troszkę zielonego otu, tego rozcieńczonego. Tam już się zahaczyło z tamtej strony, ale ja chcę, żeby cała była zahaczona. Hop. I wracam. Teraz trochę w tym kierunku. Nie wiem, czy cokolwiek widać, bo mi się... Krótki moment zastanowienia, co robimy dalej. Gdzie jest farba? Farbę czuję mniej więcej w tym miejscu. Troszkę pójdę w tym kierunku. Jeszcze tutaj się zahaczyło z tej strony. Wróciło tutaj, bo mi się ten turkus, który mi się zrobił, bardzo mi się podoba. Zadzwonił telefon, więc przerwało nagrywanie, ale to nic. Myślałam, że tego białego będzie więcej, a on trochę znikł, ale to nic. Dobra, słuchajcie, mi się to bardzo podoba, tylko teraz tak. Muszę jeszcze raz mimo wszystko zrobić boki, bo widzę, że na przykład tutaj nie mam ani ciut farby. Bardzo mi się podoba to tak ładnie zwany negative space, czyli ten kolor z boku, na którym nie ma innych kolorów, tylko mój podstawowy, moja baza. Tak to wygląda. Ja to teraz jeszcze tylko szybciutko opalę.
Zważając, że jest to podobrazie, z którym miałam mało szczęścia, no to wyszło bardzo fajnie. Mało szczęścia, bo wylewałam na nim daczkura 3 razy. I delikatnie mówiąc, lądował w wannie. Widzę białe kropki powietrza. Znaczy widzę białe kropki, które mi wychodzą. Bąblowane. A przecież te farby stały i stały. W moim białym było troszeczkę floutrolu. I to niestety w moim przypadku oznacza bąble. Ja nie wiem czemu, nie wiem co się dzieje, ale dla mnie floutrol znaczy bąble. No dobra. Skończone. Do zobaczenia, jak wyschnie. Wersja druga. To mi się bardziej podoba. Ten róg jest jaśniejszy. Troszkę tego niebieskiego widać. Żółty, złoty. No dobra. To tyle. Niestety wraz z telefonem rozjechała się ostrość i nie widać, jak robię końcówkę filmu, ale sam obrazek wyszedł fantastycznie. To bardzo ciemne tło, rzeczywiście, ta zieleń szmaragdowa, no przepiękna. I teraz, po tym jak pozbyłam się tego drugiego negatywnego rogu, wszystko się pięknie otworzyło, widać fantastycznie ten turkus, który się sam zrobił. I te przepiękne kolory, warstwy tego ringpura, jak dla mnie, bardzo fajny efekt. Jeżeli podobał Ci się ten odcinek, daj kciuka w górę i subskrybuj, żeby nie uciekł Ci następny. Staram się robić co najmniej jedno wideo w tygodniu. Z boku znajdziesz link do playlisty z innymi ringpurami, które mają negatywną przestrzeń, a na dole wideo, które YouTube myśli, że jest dla Ciebie najlepsze. Do zobaczenia w następnym odcinku!